Więc czwartek, drugie śniadanie przy kawie będzie prowadził Adaś ze mną i tutaj sobie go dobrze obejrzymy wtedy. Natomiast bardzo ciekawie zapowiada się każde popołudnie w naszej telewizji, natomiast czwartkowe jest niezwykłe, dlatego że zaczyna Monika i... I Monika rozpocznie pytanie, które chcę zadać Wam, moi drodzy. Jaka jest największa przyjemność tak w życiu codziennym u człowieka? Według Was. Jedzenie. Albo gotowanie. Zgadza się. Jedzenie. Zgadza się. Moje myśli w ogóle w jakimś innym kierunku poszły, ale to... To nie myśl. To nie myśl. To przestań. Wyszły uspokojone. No tak, według mnie również jedzenie jest jedną z największych przyjemności i dla człowieka, także będziemy w programie... A nie widać. Oj, no. Widać. Dobra. Zadzajmy, zaraz biegnę po hot doga zadam. Ale dzięki temu będzie mogła raz w tygodniu normalnie zjeść. O, zgadza się. Dobrze. Także będziemy przedstawiać kuchnię świata w moim programie. Będziemy rozmawiać nie tylko z profesjonalnymi kucharzami, będziemy rozmawiać z pasjonatami, którzy to swoje gotowanie zamykają w domowym zaciszu i już w najbliższy czwartek moim gościem będzie pewna pani, która jest wegetarianką, także będziecie miały sobie również dużo do powiedzenia i która w domowym zaciszu produkuje przepyszne cukierki. Także chłopcy, zapraszam również na czwartkowy wieczór z moim programem. Niech przyniesie więcej cukierków. No oczywiście, że przyniesie. Dużo więcej. Także jak najbardziej będziemy zajmować się tutaj kuchnią. W przyszłości będziemy odwiedzać warszawskie restauracje i nie tylko. Natomiast pierwszy odcinek poświęcamy wegetarianom. Już się czuję wyróżniona. Dobrze, Monisia od 17 do 18, natomiast później Sebastian i twój program. No właśnie, ja pomogę Państwu stawiać pierwsze kroki do kariery, tak? Będzie się nazywał program prawdopodobnie. Treść programu to będę po prostu z moimi fachowcami, z ludźmi, którzy znają się na branży, na pracy, z HR-owcami, z rekruterami, z pracodawcami, tymi naprawdę z bardzo, bardzo wysokiej półki. Pomożemy Wam przygotować się na samym początku, w pierwszym cyklu programu, pomożemy się Państwu przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, do takich rzeczy, które tak naprawdę wydają się proste, ale w rzeczywistości nie są proste, bo zawsze zżera stres, bądź CV jest źle napisane, bądź list motywacyjny można wrzucić do kosza. Więc pierwsze programy będą przygotowywały. No, nowy rok mamy, więc przygotowania do zdobycia wymarzonej pracy, wymarzonej posadki i do zdobycia kroku do kariery, a później w późniejszych programach kolejne szczeble kariery, czyli jak dostać awans, jak się fajnie utrzymać w pracy, różne testy predyspozycji zawodowych będzie się działo. Tutaj przed obejrzeniem programu z Sebastiana warto zastanowić się, co jest naszą pasją, żeby to wcielać właśnie w życie, bo a propos właśnie spełniania się w pracy zawodowej, mało osób wie, czego pragnie, tak? I w tym pomoże właśnie ten program. I tutaj dobrze by było właśnie, żeby każdy zastanowił się, czego chce i jak chce, gdzie chce tę karierę robić, tak? I z kim. Dokładnie. Dobrze, mamy czwartek już załatwiony, no i piąteczek, kochani, piątek, zaczynamy. Piątunio! Dokładnie, w piątek drugie śniadanie, tym razem wyrzuciłyśmy z Moniką mężczyzn ze studio, nie będzie ich tutaj, dziewczyny spotykamy się same z Wami, jest bardzo kobieco, jest to wszystko, co kobiety lubią najbardziej, będzie moda, będą plotki, będzie uroda, będą bardzo ciekawi goście, po prostu Monika. Sportu na pewno nie będzie, jedno jest pewne, 8 marca odchodzi w dal, bo Dzień Kobiet będzie świętowany w każdy piątek, tylko w Radio TV. My będziemy świętowali, ale po cichu. Dokładnie. Wy będziecie świętowali po południu, natomiast nasze założenie piątkowych drugich śniadań jest takie naprawdę, będzie w skrócie bardzo, bardzo
bardzo kobieco i tego będziemy się pilnowały z Moniką. Myślę, że atrakcji będzie mnóstwo, ponieważ kobiety zmienne są i myślę, że tych tematów, które będziemy chciały poruszyć z Wami, kobietami, bez mężczyzn, no chociaż mężczyźni będą mogli oglądać, żeby się czegoś o nas dowiedzieć. Oczywiście, że tak. No dobrze. Oglądacie nasz wtorkowy program. Tak, będzie, tak, bo to Wam się przyda. Tak. Myślę, że też warto będzie podejmować tematy, jak zrozumieć tego mężczyznę, tak? Bo my kobiety chyba bardziej kierujemy się emocjami i jest dużo takich sytuacji, gdzie dochodzi do kryzysu, bo tak naprawdę nie rozumiemy się nawzajem, więc myślę, że też warto będzie o tym rozmawiać. Jak zrozumieć mężczyznę? Jak zrozumieć siebie? Będziemy z Moniką obalały kolejne mity na temat tego, że mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy z Ziemi, więc powinniśmy się dogadać. Jesteśmy ziemniakami, że jesteśmy tak, nie, z Ziemi pochodzimy. Wiecie, a propos, podobno wszyscy, ja się z tym zgadzam, pochodzimy od gwiazd. I to jest bardzo fajne. Adam jest gwiazdą, Monika jest gwiazdą, ty jesteś gwiazdą. Wszyscy pochodzimy od gwiazd. Dobrze, i tutaj, ponieważ mamy poranek piątkowy, bardzo kobiecy, no niestety musiałyśmy znowu zrobić męskie popołudnie, więc dzięki po prostu... szybciej zaczynamy. Ale tak też nie do końca z tym męskim popołudniem, bo to, że prowadzi facet, to nie znaczy, że to będzie męskie popołudnie. Tym razem... Zobaczymy, ale... Poczekaj, przecież ja nawet jeszcze powiedziałam, co to będzie, no. 17, 18. Dobrze. I teraz możesz mówić. Od 17 do 18. Czy już mogę? Tak, proszę. Od 17 do 18 będzie program tak naprawdę przeznaczony dla kobiet. Będzie to specyficzny program o sporcie. Nie będę tu wchodzić w drogę Adamowi, czy żadnej piłki nożnej, żadnej siatkówki, niczego. To będą sporty bardzo, bardzo kobiece. Czasami balet? Gimnastyka artystyczna? Pilates, koniecznie pamiętaj. Snooker? Snooker odpada. Może być balet, może być gimnastyka artystyczna. Będą treningi personalne, będzie jakieś odchudzanie, nieodchudzanie, różne sporty typowo tylko i wyłącznie dla kobiet. Czy uważasz, że mężczyznom odchudzanie nie jest potrzebne? Czy coś insynuujesz w ogóle tutaj? Czy w ogóle w dzisiejszym spotkaniu chcesz coś w ogóle... O odchudzaniu będzie, rozumiecie, dla kobiet no program sobie myślił. Spokojnie, wszystko odpowiednio dawkowane. Jak twój program będzie się nazywał? Fit Planeta, teoretycznie mówiąc Planeta Fitnessu, ale fitness to także zdrowy styl życia, zdrowy sposób odżywiania, ogólnie zdrowy tryb życia, czyli sporty, jedzenie, taki po prostu lifestyle. Uśmiech. Uśmiechu nie będzie, ale uśmiech będzie wszechobecny, szczególnie jak prezenter w późniejszym terminie założy jakiś tam, nie wiem jak to się nazywa. Różowe majteczki. No bez przesady z różowymi majteczkami, ale coś takiego i będzie tańczyć zumbę, który po prostu nie potrafi, nie wiesz czym to się jest. Dobrze, jeszcze od godziny 17 do 18, Adaś i twój? Również szybciutko, wagon kulturalny, to będzie niesamowicie pośpieszny. Pociąg do kultury, tak jak sport jest w poniedziałek, żeby sprawdzić co ciekawego było w weekend, o tyle kultura będzie przed weekendem. Będziemy sprawdzali co w Państwa miastach będzie się działo kulturalnego w piątki, w soboty, w niedzielę i w kolejne dni. Będzie trochę o filmie, o kinie, o teatrze, o muzyce, o wszystkim co ciekawe, co interesujące i co ważne, czego absolutnie nie warto przegapić. Będziemy zapraszali gości, będą ciekawi ludzie, tutaj również to Państwo tworzą nasz program. Kochani, nasze spotkanie dzisiejsze dobiega końca. Zamykam swoją przepasną teczkę czerwoną i jeszcze raz podsumujmy. Od dzisiaj, od godziny 16 zmiana ramówki, zapraszamy na magię, później na dwa premierowe odcinki dwóch bardzo ciekawych programów, które będą prowadzili nasi nowi prezenterzy. Dzisiaj w Waszym domu gościli obok mnie Monika, Sebastian i Adam. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Wiecie wszyscy, że Was kochamy i zapraszamy już dzisiaj o godzinie 16 i każdego dnia. Bądźcie szczęśliwi, jesteśmy dla Was. Wszechświat jest z Wami, tak? Jest Waszym przyjacielem. To my jesteśmy wszechświatem. Dokładnie, jest Waszym przyjacielem. To my jesteśmy wszechświatem. Tak. Pochodzimy od gwiazd. Kochani. Do zobaczenia. Pa! Do zobaczenia.